W XIX wieku wybitny polski etnograf Oskar Kolberg dokumentował kulturę polskiej wsi. Wśród zgromadzonej dokumentacji znajdują się także zapisy melodii, opisy tańców, a także wzmianki o instrumentach. Dzisiaj kontynuujemy tę opowieść o cymbałach. To są cymbały rzeszowskie. Myślę, że ten instrument przybył tak pewnie niestosunkowo niedawno, jeśli chodzi o historię, bo moim zdaniem to troszeczkę tutaj nam pomógł Franciszek Józef, bo dlatego, że nasi pradziadowie wszyscy służyli w jednym wojsku. Czyli kwestia jest taka, że nawet dużo melodii mamy wspólnych i z góralami, i nawet ze słowackimi góralami, i z Węgrami nawet mamy trochę melodii wspólnych. Myśmy służyli w jednym wojsku i no, te melodie przetrwały do dzisiaj. Ci ludzie się kontaktowali i te melodie poprzynosili stamtąd. Mógł ktoś sobie tu przywędrować z cymbałami i się wrzenić w jakąś wioskę i to się spodobało się wszystkim i się to rozpropagowało, nie? Tak mogło być. Na przykład. Albo jakaś rodzina się mogła sprowadzić z tym instrumentem. Budowane później w kapeli, skrzypce, klarnet, bas i to już wtedy ludzie się radowali, tańczyli, śpiewali. To są instrumenty podobne, mają pudło rezonansowe, mają struny, no i uderza się też pałeczkami, czyli one są bardzo podobne. Różnią się, mówię, wielkością, dźwiękiem, ilością strun. Z tego co wiem, no to się wyróżnia cymbały huculskie, cymbały chińskie, cymbały podkarpackie, czyli rzeszowskie, cymbały wileńskie. Cymbały się różnią wileńskie grubością, na pewno kątem trapezu, tamte mają... Płytsze są. Bardziej, czyli one są płytsze, bardziej są skośne, ilością strun i ilością pasm, czyli jest tak, że tam może być i 20 kilka pasm, czyli one są bardziej pewnie rozbudowane jak te nasze. Nasze mają 19 pasm i tu jest taka tradycja i takie były robione. No tyle tych dźwięków było wtedy potrzebne. Teraz pewnie by się przydało, ale wtedy było tyle potrzebne, więcej nie trzeba było. Jeśli chodzi o wykonanie tego instrumentu w całości, to tak nam zajmuje, myślę, od 3 miesięcy do pół roku, nie? Żeby go poskładać, nie? I żeby zagrał. O, tak. Żeby tutaj wyżłobić taki rowek, wyczyścić to wszystko, to używa się takich ręcznych strugów. Jeszcze to z zadawnych czasów to jest zrobione. No i tu się struje to. Tutaj no, trzeba wyczyścić. Później tutaj to używa się dłut, piłek rozmaitych takich. No i później nie skręcamy to wkrętami, jakimiś tam gwoździami, tylko są kołki drewniane. To trzeba wiercić. Tu jest deska na górną część cymbałów. Jest to deska nieklejona w jednym kawałku. Jest to deska też już wiekowa. Dobrze jest, żeby miała słój drobny i im starsze, to tak jak w skrzypcach, im starsze drewno, tym lepsze. To tak, górna deska. Tutaj mamy jeszcze dolną deskę. To jest deska jesionowa. Może być w jednym kawałku, można i kleić to też. Klejona jest klejem kostnym, tutaj także takim na gorąco, starodawnym klejem na gorąco. I ona będzie jeszcze wyczyszczona i tutaj będą ogony jaskółcze zarobione z lewej i z prawej strony. I włożone tutaj w głowy, w większości ręczna robota, czyli czyszczenie, no to musi być ręczne. O, tutaj to też trzeba to wydłutować na tym, tak samo odrysować. Te znowu kołeczki to trzeba na to kartce utoczyć, a później znowu obrobić to pod struny. No i też są wyższe, niższe, w zależności od strun, żeby po prostu tam one przechodziły jedne w drugie. Palcety. To akurat takimi tutaj na Podkarpaciu, w Futomie grali. Jest to drewno śliwy, nawet to jest takie czerwone, jest bardzo twarde, no i obrobione tutaj na palce, żeby jak się gra, żeby nie wypadło. Do prawej głowy zakłada się gwoździe do naciągania strun. Są to gwoździe wykonane ręcznie, tak samo, bo nie można tego kupić nigdzie, czyli trzeba zrobić to drut Fi5 i z tego drutu trzeba sobie wyszlifować, wyklepać, otwory powiercić i to się, powiedzmy, wierci się otwory w głowie, w prawej głowie. Trzeba te otwory dokładnie rozmierzyć i na tym się trzyma struna, czyli stroi się, tym gwoździem stroi się struna. Jeżeli ten gwoźdź jest za luźno, to się go uderza się go młotkiem, no i wtedy już trzyma. Jeżeli głowa jest odpowiednio twarda i mocna, no to spokojnie sobie radzi. 95 gwoździ wbija się w taką głowę i ta głowa sobie wytrzymuje. Z drugiej strony strunę przywiązuje się do cienkiego gwoździa. Tu jest drucik Fi3 i na tym się mocuje strunę i tą strunę stroi się do odpowiedniego dźwięku i uderza się tym palcetem. Po obliczeniu tam, po jakichś tam testach, no to naciąg strun przy 19 pasmach po 5 strun to jest około pół tony naciągu. Struny mają grubość od 0,35 mm do 0,6 mm. Cymbały są zbudowane w trapezie, dlatego że tutaj jest zamontowanych 3 rodzaje grubości strun. I trapez powoduje to, że te dźwięki są, im wyżej instrumentu, to są coraz wyższe. W cymbałach zamontowane są 2 ganki, jeden basowy, drugi sopranowy. Dźwięki zaczynają się od C, od dołu, czyli tu są bardzo, bardzo niskie są tu dźwięki, a na ganku sopranowym mamy po 2 dźwięki, czyli tu mamy kwintę. Dźwięki na sopranowym ganku zaczynają się, tutaj nie mamy stroju chromatycznego, tylko strój mamy tu tradycyjny, czyli mamy dźwięki trochę poprzestawiane. Tu się na przykład jest tak, w tych cymbałach to tutaj z naszego regionu najpierw jest cis, potem jest C, potem jest D, potem jest dis i później tam na końcu też są 2 dźwięki przestawione, czyli jest H z dźwiękiem B zamienione. Cymbały grywały przeważnie ze skrzypcami i z basami. I sytuacja była taka, że na wsi dobrych skrzypków nie było zbyt wielu, a najłatwiej im było grać pewnie w tonacjach D i A, bo mieli po prostu na skrzypcach było bardzo dużo pustych strun. I cymbalista musiał się dopasować, bo cymbalista też nie był najlepszym muzykiem. No to czyli on używał tego dźwięku cis, no to miał go pod ręką i sobie go podnastroił jako pierwszy, nie? Czyli w tonacji D i w tonacji A ten cis był zawsze używany. Struny w cymbałach stroi się takim kluczem tutaj, powiedzmy, wykonanym z metalu. Jak się ma wprawę, to 15 minut schodzi, nie? A jeżeli się, no to mówię, takie dostrojenie, nie? Bo całkowite strojenie to jest taki czasochłonny. Jeżeli trzeba ze 3 razy ją cymbały przestroić od przodu do tyłu, no to wtedy nawet i godzinę i półtorej, nie? A jeżeli takie, tak jak u mnie w moim przypadku, wyrównanie dźwięków, jak tam się coś delikatnie podziało przy jakiejś pogodzie, to 15 minut, nie? A mówię, a skrzypce można wystroić pewnie za minutę. Dlatego wszyscy musieli się dopasować do cymbałów. Najlepsi cymbaliści to są na pewno Piotr Rząsa z Futomy, na pewno Józef Sowa z Piątkowej, tam miał taką ksywkę Czmiel. Na pewno Kleczyński z Dynowa, Władysław Hochołek na pewno, Edward Markocki, bardzo dobry cymbalista. To są już wszyscy, którzy nie żyją. No i żyjący to jeszcze Władysław Wojtyna, bardzo dobrze gra. No i z młodszego pokolenia to mówię Stanisław Tadla, jego syn Szymon Tadla, z Piątkowej Andrzej Makara. Nie ma dwóch takich samych cymbalistów, nie da się ich podrobić, nie da się ich powtórzyć. Jak rozmawiałem z Piotrem Rząsą ze 30 lat temu, to on mi po prostu powiedział, że na początku było dwoje skrzypiec, czyli grały skrzypca sekund i skrzypce. Potem doszedł bas, a potem doszły do tego wszystkiego cymbały. Czyli on to musiał pamiętać, bo on był z 1900 roku, także on musiał to pamiętać. Na cymbałach gramy muzykę z Podkarpacia, gramy melodie ludowe, polki, oberki, sztajerki, walce, chodzone. Także tutaj wykonujemy też jakieś tam melodie kościelne, biesiadne, też wykonujemy melodie właśnie kościelne, kolendy się też gra. W dawnych czasach najczęściej się grało po weselach, chrzciny, imieniny, jakieś deptowiny, nawet czasem jak była krajanie kapusty. Później po tym wszystkim nieraz schodzili się, bo tam w kilku muzykantów, no i przegrywali sobie, żeby po prostu sobie rozmaicić czas. Nie było radia, nie było niczego, to po prostu mieli taką kulturę. A w dzisiejszych czasach to gramy na konkursach, gramy również na weselach jako oprawa taka, czyli tak jakby do kotleta, gramy dożynki, gramy imprezy różnego rodzaju, jesteśmy zapraszani na jakieś tam wyjazdy dalsze też, na jakieś, nie wiem, uroczystości otwarcia różnych obiektów. Również gramy dla siebie, bo też sobie lubimy się z chłopakami spotkać i pograć sobie. Jak nie ma wyjazdów, no to się spotykamy. Nawet i przy ognisku. Przy ognisku też się spotykamy. Jakieś też mamy uroczystości swoje, to też się spotykamy. Kapele folkowe potrzebują tego instrumentu, czyli nam się udało kilka instrumentów sprzedać do takich kapel i one tam grają. Czyli cymbały są atrakcyjne w kapelach folkowych na pewno. Może powiedzmy, nawet takie regiony idą, gdzie tam nie było nigdy cymbału, bo się komuś spodoba i sobie do tej kapeli weźmie po prostu instrument i sobie tam grają, nie? Czyli myślę, że cymbały podnoszą atrakcyjność takiego zespołu. To jest nasza kultura, nasze korzenie. Nasze korzenie, powinniśmy to dali po prostu. I to pójdzie dalej, melodie są. Ta tradycja są nasze. Rzeszowska, żeby dali pozostała. To są melodie wyssane z mlekiem matki. My jeszcze pamiętamy te imprezy, te, które były, czyli wesela stare, pamiętamy te obrzędy stare. Nasze dzieci, myślę, że pociągną to dalej. Chociaż, mówię, nie zagrają już pewnie tak jak my nie zagramy tych melodii, tak jak zagrali nasi dziadkowie, to oni pewnie już w ten sam sposób też nie zagrają tak jak my, tylko już będą mieć jakiś tam swój styl wypracowany.